Wspólne przedsięwzięcie. Nie boję się tego tak powiedzieć, tym bardziej, że wspólnie od 10 lat współorganizujemy Marsz Orszak Trzech Króli. 10 lat miasto cały czas jest zaangażowane, wspiera w różny sposób, umożliwiając przejście orszaku, udostępniając scenę, organizując wiele innych rzeczy, które związane są z Orszakiem Trzech Króli. To jest zaangażowanie pełne też pracowników Urzędu Młodzieżowego Domu Kultury. Bardzo dziękuję pani dyrektor. I te 10 lat to dobry czas, żeby podsumować i powiedzieć, że 10 lat jesteśmy razem, bo ja bardzo się z tej współpracy cieszę. Sam jestem uczestnikiem Orszaku Trzech Króli. Bez względu na nasze osobiste motywacje tego spotkania i bez względu na cele, które sobie wyznaczamy, a jednym z celów jest oczywiście także promocja naszego kochanego miasta, u źródeł tego wydarzenia, które będziemy wspominać, które będziemy w sumie celebrować, jest wydarzenie, które miało miejsce 2000 lat temu, kiedy Pan Jezus przyszedł na świat. To czyni Orszak Trzech Króli wydarzeniem także o charakterze religijnym. I na ten religijny charakter tego wydarzenia chciałbym zwrócić uwagę właściwie w trzech takich odsłonach. Pierwsze to oczywiście wspomnienie, ale takie wspomnienie, które jest połączone i z modlitwą, i z adoracją tego wydarzenia, w którym mędrcy ze wschodu przybywają, aby oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi. Drugi wymiar religijny tego wydarzenia to także jego wymiar społeczny. Jesteśmy, tak jak wspomniał pan prezydent, razem. Idziemy razem, także we wspólnocie Kościoła, by się wspólnie modlić, by doświadczać jedności między sobą, nawet jeśli czasem w przestrzeni społecznej tej jedności nam brakuje, tę jedność budować, razem się modlić, razem przeżywać to wydarzenie, które miało miejsce 2000 lat temu. I wreszcie wymiar świadectwa. Jako ludzie wierzący, a myślę, że w większości takowi wezmą udział w Orszaku Trzech Króli, poprzez ten udział dają świadectwo swojej wiary. Zawsze, kiedy ludzie wierzący z modlitwą na ustach i ze śpiewem wychodzą na ulicę, tam też doświadczamy rzeczywiście Kościoła, tam też Kościół przemawia, tam też Kościół daje świadectwo o sobie, a ludzie wierzący dają też świadectwo swojej wiary. I o takie świadectwo ośmielam się też naszych drogich mieszkańców prosić. Chciałbym zaprosić Opolan do aktywnego uczestnictwa, bo wiem, że ono jest zawsze liczne i to bardzo cieszy. I oczywiście sam plac Jana Pawła II, zmodernizowany niedawno przez miasto, też warto podkreślić, dlatego taki ustawny, tam się wszyscy pomieścimy. To nasze wspólne przedsięwzięcie, jesteśmy dumni z tego, że możemy wspólnie z decyzjami organizować i chcemy to robić również w kolejnych latach. Zaprosiliśmy w tym roku do Orszaku Młodzieżową Orkiestrę Dętą z zespołu szkół żeglugi śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla. Orkiestra będzie już na nas czekać o godzinie 14.30 na placu przed Opolskim Amfiteatrem i stamtąd ruszymy ulicami miasta, Piastowską, koło kościoła Franciszkanów, na Plac Wolności, potem Ozimską, aż do placu Jana Pawła II, gdzie na scenie będziemy mogli usłyszeć piosenki, pieśni i kolędy w wykonaniu zarówno studia piosenki Debiut z Opola z Młodzieżowego Domu Kultury, jak i studia emisji Głosu z Młodzieżowego Domu Kultury, a na zakończenie po pokłonie królów, po złożeniu darów, nastąpi wspólne kolędowanie ze scholą dziecięcą pod kierunkiem pana Mirosława Kopyto. Myślę, że będzie to niezapomniane popołudnie spędzone w gronie ludzi przyjaznych sobie i tych, którzy lubią tradycyjnie wspominać święta Bożego Narodzenia, kolędować i jednoczyć się w tych pozytywnych emocjach. Także myślę, że będzie to bardzo miły dzień dla wszystkich Opolan i serdecznie zapraszam do udziału w Orszaku.